Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów LEGO. Dziś mam dla Was najnowsze numery na wrzesień. Mamy LEGO City, Ninjago oraz Star Wars. Zapraszam do oglądania. Na początek najnowszy magazyn LEGO Star Wars, który kosztuje 16,99, numer 10. W magazynie dostajemy mandaloriańskiego myśliwca. Świetna rzecz. Limitowana edycja, 31 klocków, Star Warsowy zestawik dla wszystkich miłośników Star Wars, będzie jak znalazł. No i do tego dostajemy kartę Yoda, limitka, piękna limitowana karta. Zobaczmy jeszcze, co w samym numerze ciekawego słychać, nie będę Wam go całego pokazywał, to już wiadomo, sami zobaczycie, ale na pewno interesuje Was, co też ukaże się w następnym numerze, a w następnym numerze 4 października The Whisper. Piękna konstrukcja czarna. Na pewno warto będzie wybrać się do kiosków, aby zakupić ten magazyn. Były Star Warsy, no to teraz pora na Ninjago. Numer 9, 19,99, czyli no już troszeczkę więcej, ale też więcej jest dodatków, bo mamy przede wszystkim Lloyda. Lloyda z toporem, mega energii i złotą kataną. Piękna minifigurka do kolekcji Ninjago, będzie jak znalazł dla wszystkich oczywiście miłośników Ninjago. Do tego limitowana karta gwałtownego Glutinusa. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, ale jeśli coś, to mnie poprawcie w komentarzach. No i saszetka z kartami. Jak dla mnie całkiem spoko zestawik. Przejrzyjmy sobie magazyn. Podobają mi się tutaj komiksy, dlatego zachęcam Was do poczytania. Też jest fajny plakat właśnie z Lloydem. To nasz wybawca. Nawiązuje do tej minifigurki. No i zapowiedź kolejnego numeru, który 4 października na pewno narobi dużego zamieszania, bo będzie tam Złoty Smok Zane. Czy Wy to widzicie? Lodowy miecz, ale przede wszystkim te dwa wielkie złote skrzydła. Świetnie to wygląda. Robi niesamowite wrażenie. No i 4 października pozycja obowiązkowa. Polecam kupić kilka sztuk, bo na pewno na tym nie stracicie. I na sam koniec tego krótkiego przeglądu magazynów LEGO City, 16,99, numer 9. I dostajemy tutaj odrzutowca i strażaka. Nie wiem, co też w tym odrzutowcu strażak będzie gasił, gdzie będzie miał jakieś środki gaśnicze. No może na jakąś mega szybką akcję będzie potrzebny. Ciężko mi to ocenić. 24 klocki są w tym polibaszku. Całkiem fajnie to wygląda. Bardzo ładnie wydany. Jest też oczywiście ten złoty, ten żółty klocek. No i komiksy. Komiksy z City bardzo mi się podobają i też polecam do przeczytania. Oczywiście plakacik. Jesteśmy niepokonani. Czyli taka zbieranina tych wszystkich stróżów prawa oraz strażaków. Seria strażacka City jest jedną z moich ulubionych, więc ta minifigurka dodatkowo mi będzie się tutaj podobała, bo mogę ją wykorzystać także w jakichś moich własnych mocach, konstrukcjach i tego typu rzeczach. A kolejny numer, no to druga moja ulubiona seria, czyli Budowlańcy. 7 października, walec plus budowlaniec. Fajnie to ktoś wymyślił, tego jeszcze w LEGO nie było. Rozwinie nam się kolekcja tych małych pojazdów, bo było ich już całkiem sporo. A tu jeszcze na sam koniec plan zajęć do szkoły. No i tym miłym akcentem kończymy to wydanie. Napiszcie w komentarzach, który z tych trzech numerów podobał Wam się najbardziej, czy macie już, czy kupiliście, czy jeszcze dopiero kupicie. Moim zdaniem, jeśli miałbym wybierać jeden z trzech, no to na pewno City, potem Star Warsy, na końcu Ninjago. Na dzisiaj byłoby to tyle. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!